Największy w Polsce festiwal twórców internetowych C-Bloggers zakończył się w ten weekend. My tam byliśmy, ale chcemy przeżyć to jeszcze raz. Tak jest. Razem z nami na naszych kanapach, proszę Państwa, panie, które są odpowiedzialne właśnie za ten festiwal, a także panie, które dostały nagrodę, czyli influencerka roku, Martyna Wojciechowska, podróżniczka, dziennikarka, autorka kanału Dalej, prowadząca program Kobieta na krańcu świata. O matko, i jeszcze można by mówić, Możesz dopisać jeszcze wiele różnych rzeczy. Anna Zając, organizatorka, influencerka. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami. Martyna, gratulujemy nagrody. Dziękuję, wspaniała to nagroda. Nagroda i szczególnie, że byłam najstarsza na tej scenie w ogóle w ciągu tego wieczoru. I zostać naprawdę influencerką roku w wieku 47 lat, to jest cudowne. Wiesz to, ale to influencerka roku polega na tym, że masz wpływ na innych. A kto jak nie ty masz wpływ na kobiety, na mężczyzn, na młodzież, na osoby starsze. I to jest chyba największa duma z tej nagrody. Bardzo, bardzo jestem rzeczywiście dumna z tej nagrody, bo jak sam zauważyłeś, słowo influencer, influencerka można przetłumaczyć jako osoba mająca wpływ i warto ten wpływ mieć dobry. Zawsze czułam wielką odpowiedzialność za każdą rzecz, którą robię, za to, co mówię, co piszę, co publikuję na moim kanale na YouTubie, na kanale Dalej, na moich social mediach i w telewizji. Czy to są media tradycyjne, czy to są media elektroniczne, te nowoczesne, jakie nazywamy, to warto mieć taką świadomość, że każde słowo naprawdę ma znaczenie i że trzeba robić to po prostu odpowiedzialnie. I cieszę się, że to zostało docenione. Tak. Ty dotychczas robiłeś praktycznie to samo w telewizji. W internecie możesz działać bardziej na swoich zasadach. To jest taka przestrzeń, że możesz zdecydowanie więcej pokazać, niż to miało miejsce w programach, który ma okrojony limit czasowy. No właśnie, to chyba kwestia jest czasu, bo ja też przyznaję, że w telewizji miałam zawsze wielką i mam wciąż wielką wolność, wielką swobodę, wsparcie telewizji. Tu dostałam szansę, zyskałam rozpoznawalność, popularność i z popularnością to jest tak, że można z nią zrobić dwie rzeczy. Tak? Albo wykorzystać ją w dobrym i mądrym celu, albo ją zupełnie zmarnować na głupoty. No więc postanowiłam wykorzystać ją w dobrym i mądrym celu. I nie rozwodzę się z telewizją, absolutnie. Uważam, że to są równoległe kanały komunikacji i właściwie dzisiaj one się bardziej uzupełniają niż kiedykolwiek wcześniej. Na tej gali hashtagi roku nagrodę dostała także m.in. Agnieszka Woźniak-Starak, a także Paulina Krupińska-Karpiel, osoba publiczna, aktywna w sieci. Gratulujemy jeszcze raz serdecznie. Dziękujemy. Aniu, jako organizatorka, trochę mam takie wrażenie, odczarowujecie ten świat internetu, że w tym internecie naprawdę są fajne treści, naprawdę można przemówić komuś do rozsądku, można znaleźć tam coś ciekawego. To nie tylko tańczenie i robienie sobie po prostu zdjęć przy kawce w jakichś kawiarniach. Tak, bardzo chcemy pokazywać, że C-Bloggers to jest misja i tą misję chcemy nieść dalej, ponieważ uczestnikami są tylko twórcy internetowi i osoby ze świata mediów. Powiedzieliście dzisiaj, że teraz to już się bardzo mocno przenika i absolutnie tak jest. Kiedyś media tradycyjne troszeczkę banowały twórców internetowych, teraz współgramy i odwrotnie. Tak. Chociaż nie do końca, bo twórcy internetowi zawsze marzyli o mediach tradycyjnych. Każdy chciał się pojawić w czasopiśmie, w telewizji. Jednak zobacz, zawsze przyjmujemy zaproszenia, chociaż do programów, ale ta wolność tworzenia w sieci jest absolutnie niezwykła. Hasłem tegorocznej edycji była odpowiedzialność, która już dzisiaj padła z ust Martyny i myślę, że było to czuć w prelekcjach, wykładach. Wiele mądrych słów padło podczas tej konferencji, podczas gali hashtagi roku. Te przemowy były wspaniałe. Mogliście oglądać je na player.pl i na kanałach społecznościowych TVN i one są zapisane, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to ja naprawdę bardzo polecam obejrzeć, bo wiele wartościowych słów padło. Tak, oprócz tych nagród, które tutaj mamy na stoliku, również był wybrany TikToker roku. I jakby się mogło wydawać, przestrzeń TikTokowa to jest taka przestrzeń absolutnie dla dzieciaków, prawda? A z tego, co wiemy, bo padły słowa na scenie, że Martyna, też zakładasz TikToka. Zakładam TikToka, bo trochę czuję, że taka jest droga jedyna słuszna. Dlaczego? Dlatego, że jako Fundacja Ona Ładza planujemy dużą akcję i kampanię badania przede wszystkim młodzi o sobie. Chcemy przebadać stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a potem wdrażać tak zwane złote standardy. Więc wierzę, że trzeba być tam, gdzie są młodzi. Dlatego będę czerpać od tych twórców TikTokowych, których spotkałam na
i gali hasztagi roku, ale też w trakcie prelekcji. To są cudowni młodzi ludzie, którzy mają gigantyczne zasięgi, o jakich nam się w telewizji aktualnie nie śni. Tak, zwycięzca Franek ma 12 milionów. 12 milionów, no cóż mam powiedzieć, a jednocześnie robi wspaniałe, mądre treści. I właśnie z takimi ludźmi trzeba działać wspólnie. No ja mogę mówić do ludzi takich, no w moim wieku, może trochę młodszych, ale ci najmłodsi, którzy są ważną też dla mnie grupą docelową w kontekście działań Fundacji Unaweza, to jednak mają swoje autorytety i to, powiem szczerze, świetne autorytety niejednokrotnie. I jeszcze ważna sprawa jest taka, że ten internet tak naprawdę nie jest wyłącznie dla młodszych osób. Absolutnie. Nie każdy może się odnaleźć. Można zacząć wtedy, kiedy się chce. Kama Kalinczak, Odkrycie Roku. Tak. Nie ma 18 lat i została nagle odkryciem roku i super. Więc ten internet jest dla każdego i ta gala hasztagi roku to pokazuje. Słuchaj, no ja zadebiutowałam na YouTubie w wieku 46 lat z pewną taką nieśmiałością i naprawdę byłam zaniepokojona, jak to wyjdzie. Niedawno właśnie dotarła do mnie taka nagroda. 100 srebrny przycisk. Kolejna nagroda do kolekcji. 100 tysięcy subskrypcji kanału Dalej. Cudowne. Każdy wiek jest dobry, żeby zaczynać coś od nowa i żeby się uczyć. Ja bloguję od 10 lat. Blogosfera, internet też się starzeje. My się starzejemy. Teraz jakby nie ma limitu. Może ty, ja się nie starzeję. Odbiorcy się też zmieniają. Aniu, odbiorcy się też zmieniają? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Zmienia się ta przestrzeń. Przede wszystkim jest cały czas dużo poszukujących odbiorców. Ludzie są zmęczeni właśnie głupotą. I to jest piękne. I szukają cały czas tych dobrych, pozytywnych nawet tych treści. Mniejszych, ale tematycznych Absolutnie. Kanałów, prawda? Tak. To my, proszę Państwa, za chwilkę będziemy karmić internet, bo zamierzamy sobie zrobić z paniami zdjęcie i wrzucić oczywiście je do internetu. Ale dziękujemy naprawdę serdecznie. Cudowna gala, cudowna impreza. Gratuluję Ci, Aniu. To była wielka przyjemność. Tak jest. Dziękuję. Naprawdę fajnie. Tam każdy się czuł tak trochę rodzinnie.